jeszcze mamy fajne łyżki. To jest nasza miss. No bo zaraz ma tak, to miss. Tu powiedziała o której? O 15? O 13. O 16. Zadzwonię do moich koleżanek. Podajemy kaszę karmową, która jest wydarne takie słowo jest podkraszona boczkiem wędzonym w cebulku, delikatnie otartym majerankiem i miażdżonym czosnkiem i zasmażona na masełku i do tego powiedzmy takie poznańska nazwana, mówiąc krótko, ślepe ryby. Według tego tej tradycji naszej takiej poznańskiej ślepe ryby jest taka woda, której może nie przypada u wody, ale jest to zła taka treściwa. Do liszki dochodzi jeszcze kasza, tak? Tak, kasza jęczmienna perłowa. Jest to kasza gruboziarnista. Też, też ją robię w ten sposób, że ją gotuję bardzo krótko, al dente, jak to Włosi mówią, tak żeby była twarda. Następnie delikatnie podprażam w piecu, w takim piecu konwekcyjnym, żeby delikatnie nabrała tej suchości. I na masełku dużej brytwanie zeszkliwam boczek, cebulę i wrzucam kaszę. I dobrałem do smaku czosnkiem i majeraneczką. I to jest jakby jeden dodatek, tak, który się pojawia, a drugi dodatek to buraczki. Buraczki. Buraczki gotujemy w łupinach, wyszorowane, wymyte. Następnie jak będą zimne, to obieramy ze skórki. Trzemy na tarce na bardzo drobny kolor, na bardzo drobną taką, można powiedzieć, konsystencję. Na masełku, rozpuszczamy masełku, dodajemy do tego cebulkę. Następnie wrzucamy buraczka i żurawinę. Dobrajemy do smaku solą, pieprzem i cukrem. Do smaku. To jest kotleteczka i samo to jest, można powiedzieć, elementem, który podajemy w zupę. Czyli nie pożarmy do tego na czym dajesz, tylko w tym podajemy zupę. Dziadku razowi, zabiegamy. I burak polski, właściwie wielkopolski, piękny buraczek. Proszę rozmawiać po prostu do kamer. Proszę bardzo. To już Państwo możecie widzieli na ekranie, który znajduje się na naszej scenie. Wydrążony i w tym podanym buraczku ciepłym. Też nam służy jako element dekoracyjny, a zarazem element, który będziemy spożywali po pani. Do tego mamy jeszcze ziemniaki. Powiem tak, że mamy ziemniaki, jak mówiłem, wielkopolskie denar. I ziemniaki pozwalają sobie zrobić w ten sposób, że wziąłem dużego ziemniaka w środku. Pokażmy je też do kamery, żeby Państwo widzieli. Zapieczony duży ziemniaczek. I w tym podany schowaną perliczkę. Czyli taka będzie taka niespodzianka ziemniaczku. To jest wiona przychodzi. To jest wiona, nie?
Zapraszamy ludzi, w którym kiedy jesteśmy, także... Tak, 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 t